Joanna Dunikowska-Paś, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na 19.30, a na początek przed nami temat dnia. Program Aktywny Rodzic, obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej, znana jako babciowe, przyjęta przez rząd. Zawarte w projekcie trzy nowe świadczenia mają pomóc w łączeniu opieki nad dzieckiem z powrotem do pracy. Dobrze, gdyby wpłynęły także na dzietność. Projekt, nad którym teraz będzie pracował Sejm, może ruszyć najwcześniej jesienią. Arkadiusz Pogód. 40 godzin po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy oficjalne zbiorcze wyniki wyborów samorządowych. PiS cieszy się z pierwszego miejsca na mecie. Premier odpowiada, że 15 października partia Jarosława Kaczyńskiego też była pierwsza, ale to koalicja rządzi. 9 sejmików wojewódzkich dla Koalicji Obywatelskiej, 7 dla PiS-u. To liczby i to wcale nie oznacza prostego przełożenia na lokalny układ sił. Bartosz Filipowicz. Rolnicy w wyborach postawili na PiS, co w liczbach oznacza ponad 57% poparcie. Druga na liście, Trzecia Droga, notuje 3 razy mniej głosów. Protesty tej grupy zawodowej trwają od kilku miesięcy. Zmienia się formuła, ale nie postulaty. Mapa poparcia rolników w samorządowym wyścigu w relacji Marii Guzak. Oglądają Państwo 19.30. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami. Pożar magazynu z elektrycznymi hulajnogami w Katowicach. Chmura dymu widoczna była z kilku kilometrów w południowych dzielnicach miasta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale prokuratura sprawdzi, czy doszło do nieumyślnego spowodowania pożaru i narażenia zdrowia i życia wielu osób. Po ponad 6-godzinnej akcji gaszenia ognia czas na szacowanie strat. Szymon Szulczyński.